Szanowni, w tym filmie chciałem opowiedzieć o rysowaniu liczb, właściwie o rysowaniu zależności między liczbami, czyli o wykresach, bo właśnie rysowaniem wykresów i odczytywaniem danych z wykresów zajmowaliśmy się na lekcji. Ten pomysł, że zależności między liczbami można opisać nie tylko w postaci wzorów algebraicznych, ale te wzory algebraiczne można zilustrować na rysunku. Ten pomysł zawdzięczamy przede wszystkim Kartezjuszowi, którego stronę Wikipedii tutaj widzicie. Kartezjusz, typowy, sztandarowy przedstawiciel epoki oświecenia, wyłamał się z tradycji średniowiecznej, nakazującej ślepą wiarę w naukę starożytną, Arystotelesa głównie, i przypisywane jest mu powiedzenie cogito ergo sum, myślę więc jestem, a więc swojej inspiracji do swoich działań, do wniosków szukał w logice myślenia. Warto też powiedzieć, że no, z tą średniowieczną nauką nie było aż tak źle. Już w XI-XII wieku pojawili się teologowie, którzy uznając piękno matematyki i geometrii, próbowali na przykład skojarzyć, też opisać pojęcie Boga, cechy Boga w języku matematycznym. No, niewiele rzeczywiście z tego wyszło, to znaczy nie uzyskano w ten sposób jakiegoś głębszego wglądu w świat, w którym żyjemy. No i to nastąpiło dopiero wtedy, kiedy filozofowie oświecenia uznali niezależność ludzkiego rozumu i metodę eksperymentalną obserwacji i doświadczeń jako narzędzie poznania. No, myśmy zajmowali się na początku analizą wykresów. No i taki typowy obrazek. Muszę przerwać, bo coś się zacięło. O, tu mamy właśnie taki wykres. Wykres ilustruje zależność hurtowej ceny soli od wielkości zamówienia. Mamy tutaj wielkość zamówienia, masę soli, którą chcemy kupić, a tutaj mamy cenę w złotych. No i naszym zadaniem było odczytanie, ile kosztuje kilogram soli, jeśli kupujemy 200 kg, ile kosztuje kilogram soli przy zakupie 850 kg. No i dlaczego ten kilogram soli, jeśli kupujemy dużą liczbę kilogramów, jest tańszy? Dyskutowaliśmy na ten temat w szkole, na lekcji. Z grubsza chodzi o to, że hurtownik, sprzedając bardzo dużą ilość soli, osiąga pewien dodatkowy zysk, zwalnia, po pierwsze odmraża pieniądze, które zainwestował w kupno tej soli od producenta, po drugie jakby no zmniejsza się ryzyko, że zostanie z tą solą, po trzecie być może właśnie, nie wiem, nadchodzą święta i czekoladowe Mikołaje teraz idą bardzo dobrze, ale nie ma miejsca w magazynie, więc na te Mikołaje, bo zajmuje je sól, więc także jest w jego interesie, żeby zwolnić miejsce, sprzedać sól i zwolnić miejsce na czekoladowe Mikołaje. No i to są wszystko korzyści, którymi chętnie podzieli się z kupującym, jeśli kupujący zechce kupić naprawdę bardzo duży zapas soli. Kolejny obrazek. Znowu muszę przerwać. Kolejny wykres wygląda w ten sposób. To jest wysokość samolotu w zależności od czasu, który upłynął od momentu rozpoczęcia manewru lądowania. No i mamy do odpowiedzieć na te kilka pytań. I w końcu ostatni analizowany przez nas wykres to jest zależność ilości paliwa pozostałego w zbiorniku ciężarówki od liczby przejechanych kilometrów. Na osi X-ów mamy liczbę
mamy przejechaną odległość w kilometrach, a na osi Y mamy ilość litrów paliwa, liczbę litrów paliwa w zbiorniku ciężarówki. No i mamy odczytać z tego wykresu następujące informacje. W następnym kroku wzięliśmy się sami za wykreślanie zależności między liczbami, no i chodziło o zbadanie, jak wygląda wykres zależności proporcjonalnej. Pamiętacie, że zależność proporcjonalna to taka, którą opisuje wzór Y równa się K razy X. Y i X to są te wielkości, które są ze sobą w relacji proporcjonalności, a K jest stałą proporcjonalności. No i każdy dostał taką kartę pracy, mógł sobie wybrać K, jakie chciał. X były zaproponowane już. Trzeba było obliczyć zgodnie z tym wzorem i wartością wybraną przez siebie K Y. I następnie przystąpiliśmy do wykreślania, robienia wykresu tej relacji. Każdy dostał taki papier milimetrowy, na którym już narysowane były osie X i Y, była podana ta relacja i trzeba było tylko tutaj wpisać K. X-y były już naniesione, no trzeba było odpowiednio zaznaczyć punkty na skalę na osi Y, podziałkę na osi Y i wpisać swoje dane, a następnie zrobić wykres tej relacji. No i to jest wykres mojej relacji. Ja wybrałem, tak jak mówiłem, K równe 2. No i to, co można zauważyć, tak starannie, jak tylko umiałem zaznaczyć te punkty na wykresie, układają się w prostą, tak? Przez relacja Y równa się KX, wykresem relacji Y równa się KX jest linia prosta, no i przez to, to jest dość szczególna własność, to ta własność wyróżnia relację proporcjonalności, no i w przyszłości będziemy, już zaraz nagram następny film, w którym opowiem, jak żeśmy ten fakt wykorzystali.